Do 2049 roku mają zostać zamknięte wszystkie kopalnie. Sprawiedliwa transformacja, bo o niej mowa, to temat numer jeden dla wielu śląskich rodzin, które od pokoleń pracują w różnych sektorach górnictwa. Dziś temat podjęto ponownie, tym razem w kontekście tego, na jakie pieniądze może liczyć Polska, a dokładniej Śląsk. Bartosz Bednarczuk. Dziś w Katowicach po raz kolejny dyskutowano o sprawiedliwej transformacji Śląska. Tym razem głównym tematem były instrumenty finansowe oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny. Myślę, że bardzo interesującym instrumentem również oferowanym przez Europejski Bank Inwestycyjny jest tak zwany instrument pożyczkowy dla sektora publicznego, który z jednej strony jest pożyczką Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ale jest też tam komponent dotacyjny. W skrócie 25% pożyczonej kwoty nie trzeba oddawać, co przy wielomilionowych projektach może stanowić sumę kluczową. Takie rozwiązania mogą być szczególnie pomocne na Śląsku, który do 2049 roku musi przejść całkowitą transformację z przemysłu ciężkiego do m.in. odnawialnych źródeł energii. Polskie regiony górnicze dostaną 3,8 miliarda euro na wsparcie swoich projektów, które tworzą miejsca pracy w tych regionach. To są nie tylko instrumenty pożyczkowe, które są w tych drugim i trzecim filarze. Ale przede wszystkim to pieniądze, jakie nasz region powinien dostać w ramach pierwszego filaru transformacji. Powinien, bo jeśli rząd nie wywiąże się z tak zwanych kamieni milowych, to wtedy Polska, w tym również Śląsk, zostaną bez obiecanych pieniędzy, co może doprowadzić do nie lada katastrofy. Dzisiaj właściwie angażujemy środki własne. Rząd polski daje zaliczki ze środków własnych. Są ogłaszane konkursy, gdzie beneficjenci refundują, inwestują własne pieniądze. Będą wnioskować o refundację tych inwestycji. To się wydarzy za rok, dwa i wtedy to będzie prawdziwy sprawdzian. Na transformację Śląska mamy 26 lat. Jakie ten proces będzie generować problemy, pokażą jednak już najbliższe lata.